Wyjątkowe połączenie szyn jest najsłabszym miejscem w torze klasycznym. Działa ono niekorzystnie na tabor kolejowy. Niezależnie od tego dynamiczne oddziaływanie toczących się kół szybko niszczy tor w miejscach połączonych łupkami. Z tych względów tory klasyczne stykowe zastępuje się torami bezstykowymi. Poszczególne odcinki szyn łączy się metodą termitowego spawania przy użyciu form suchych. Tę metodę upowszechnia się także przy spawaniu rozjazdów oraz przy naprawie uszkodzonych szyn w torze. W filmie przedstawiamy przebieg spawania szyn ze stali ST72P i ST90PA przy użyciu mieszanki termitowej i form suchych. Jeśli końce szyn są uszkodzone, a także gdy nie są prostopadłe do osi poziomej szyny, obcina się je pilą tarczową lub palnikiem przy użyciu urządzenia gwarantującego prostopadłość cięcia. Szyna ucięta palnikiem wymaga oczyszczenia z żużlu i zastyglych kropli metalu. Złącze w torze wykonuje się zawsze między podkładami. Końce obu szyn należy zluzować przez odkręcenie śrub stopowych, co najmniej podkłada z każdej strony. Następnie końce szyn ustawia się równolegle w poziomie, a w pionie unosi się je za pomocą klinów. Przy spawaniu szyn S60 odstęp między końcami szyn powinien wynosić 14 mm, a szyn S49 12 mm z tolerancją plus minus 1 mm. Odstęp między końcami szyn mierzony w główce, szyjce i stopce musi być jednakowy i zgodny z instrukcją. Formy suche są wykonane fabrycznie. Oto część formy zwana mostkiem. Przed użyciem sprawdza się, czy poszczególne części formy nie są uszkodzone. Polówka z otworem na palnik. Polówka z otworem, przez który wypływa żużel. I część podstopkowa, którą umieszcza się w metalowej rynience. Śmietniczka zapobiega zanieczyszczeniu podsypki. Poszczególne części formy pasujemy do szyny przez lekkie docieranie.
części formy uszczelnia się dokładnie masą formierską, aby pomiędzy formą a szyną nie pozostała żadna szczelina. Umieszczoną w rynience podstopkową część formy przytwierdza się do stopki szyny klamrami zaciskowymi. Zwracamy przy tym uwagę, aby odstęp wypadł w samym środku tej części formy. Zatyczkę zamykającą otwór formy na palnik ustawia się na taką głębokość, aby odległość końca zatyczki od wewnętrznej powierzchni formy wynosiła około 5 mm. Forma powinna być tak dopasowana do szyny, jak to widać na tym przekroju. Odstęp między końcami szyn musi znajdować się po środku formy. Mostek umożliwi równomierne spływanie stopiwa. Zmontowaną na szynie formę należy dokładnie uszczelnić masą formierską. W przeciwnym razie stopiwo wypłynie z formy. Masą formierską chronimy też pojemnik na żużel. Po założeniu pojemnika formujemy otwór do spływu żużla. Ciśnienie robocze propanu powinno wynosić około 2 kg na centymetr kwadratowy, a tlenu 5 kg na centymetr kwadratowy. Gaz zapalamy przy zmniejszonym ciśnieniu i następnie ciśnienie regulujemy. Końce szyn podgrzewamy do temperatury 950 do 1000 stopni Celsjusza, co jest warunkiem uzyskania złącza bez wady. W tej temperaturze metal ma barwę żółto-czerwoną. Narzędzia do obróbki spoiny oraz tygiel i jego części. Należy zawsze sprawdzić, czy tygiel nie jest uszkodzony i czy wykładzina nie jest popękana. Zatyczka, krążek azbestowy i proszek magnezytowy są zapakowane razem z mieszanką termitową. W taki sposób umieszcza się je w cyklu.
krążek azbestowy. W taki oto sposób izoluje się nim główkę zatyczki wtyku. Kapturek na zatyczkę zamykającą otwór na palnik wypełnia się proszkiem magnezytowym. Zabezpiecza to zatyczkę przed stopieniem w temperaturze stopiwa. Tak napełnia się tygiel mieszanką hermitową i dodatkami stalotwórczymi. Do zapalenia mieszanki służą odpowiednie zapały. Szynę w pobliżu formy chroni się blachą lub warstwą piasku. Gdy temperatura szyny jest właściwa, wyjmuje się palnik, a otwór zatyka się zatyczką, której koniec jest zabezpieczony kapturkiem wypełnionym proszkiem magnezytowym. Gdy reakcja w tyglu trwająca około 15 sekund zakończy się, następuje spust stopiwa do formy. W upływie 3 do 4 minut od zakończenia spustu przystępujemy do usuwania formy. Do obróbki złącza przystępuje się, gdy stal jest jeszcze plastyczna.
Po wykonaniu zmącza należy usunąć kliny ustalające końce szyn do spawania. Spawacz wybija swój znak kontrolny. Po ostygnięciu powierzchnię toczną szyny należy oszlifować. Trzeba też sprawdzić złącze od strony stopki. Śruby stopowe, które uprzednio zluzowaliśmy, dokręcamy i sprawdzamy prostoliniowość szyny w poziomie i w pionie. Badanie defektoskopem ultradźwiękowym to najlepszy sprawdzian jakości wykonania złącza w torze.